Witam wszystkich słuchaczy na kolejnej tygodniówce podsumowania sytuacji frontowej. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, zaczniemy może od odcinka południowego, czyli Chersoniu oraz lewego brzegu Dniepru. Tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że do tej pory nie zostały potwierdzone jakakolwiek obecność wojsk ukraińskich na Półwyspie Kinburskim, na wysepkach Mierzei Dniepru czy pod Nową Kachowką, ogólnie na lewym brzegu. Nie znaczy to, że tej obecności nie ma. Tutaj trzeba podkreślić jeden ważny fakt, to znaczy moment dla działań specjalsów, Special Operating Forces, jest idealny. Przekroczenie rzeki, korzystając z dezorganizowania oddziałów rosyjskich po bardziej lub mniej pospiesznym odwrocie. Jednakże chciałbym to podkreślić po raz kolejny, że nie ma jasnych tego dowodów, to znaczy geotagowanych zdjęć bądź filmów. Trzeba pamiętać też o tym, że rosyjskie linie okopów, które powstały i są jakby ich dowody na zdjęciach satelitarnych, powstające na lewym brzegu Dniepru, no zupełnie jakby ominęły też Półwysep Kinburski, jakby zakręcając się wzdłuż Czarnomorskiego Rezerwatu Biosfery, ponieważ no, ten kierunek jakby był nie do utrzymania przez wojska rosyjskie. Moment jest jakby idealny do prowadzenia takiej, jakby to nazwać, psyops. Po 3-4 tygodniach zupełnej ciszy medialnej ze strony ukraińskiej, bo dosłownie zostaliśmy zarzuceni zdjęciami, filmami łodzi desantowych, małych łodzi desantowych z operatorami DOFU w ilości kilkunastu wręcz dziennie. Ma to przede wszystkim, w mojej skromnej opinii, ma to na celu wiązanie części sił rosyjskich, to znaczy nie przenoszenia ich na dalsze fronty, na dalsze odcinki frontu, tylko pozostawienie ich z powodu zagrożenia ukraińskim buszowaniu na lewym brzegu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po prostu na to wskazuje. Na ten moment nie ma tego potwierdzeń. Tutaj głównie strona ukraińska skupiła się, tak jak przewidywane to było w naszej ostatniej tygodniówce, na uderzeniach w szeroko pojętą logistykę rosyjską, czy chociażby Czaplinkę, która jest dość ważnym lotniskiem, na którym lądują samoloty transportowe, ogólnie taki most transportowy Rosjan. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj na tym odcinku w tym tygodniu nie obserwowaliśmy większej aktywności, czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej, poza tymi wielkimi wrzutami rozpropagowanymi specjalców. Tutaj linia okrzepła, po prostu są uderzenia na węzły logistyczne, czyli główne skrzyżowania, główne miejsca koncentracji wojsk rosyjskich, które po prostu kontynuują przerzucanie na inne odcinki frontu. Też trzeba pamiętać, że przeniesienie części wojsk rosyjskich tego odcinka polepszy jakby ich sytuację logistyczną, bo tak samo uwolnienie sił, czy to rosyjskich, czy ukraińskich, działa w obie strony. To znaczy, jeśli Rosjanie przeniosą swoje siły na przykład na odcinek doniecki bądź słowożański, nie trzeba wysłać im zaopatrzenia na tym kierunku. A jak wiemy, Gerczeński jest w ograniczonym teraz, jest w ograniczonej przepustowości. Ogólnie na Zaporożu nie ma większej aktywności. Są tutaj potwierdzenia zdjęciami satelitarnymi już od dłuższego czasu, że Rosjanie wzmacniają, budują fortyfikacje ziemne praktycznie na całym wybrzeżu Dniepru, od Energodaru tak naprawdę do odcinka zaporowskiego. Boją się po prostu cały czas propsowanego i zapowiadane uderzenia na tym kierunku. Jednakże największa ostatniotygodniowa aktywność odbyła się na odcinku donieckim, to znaczy idąc od południa, jakby odcinek Pawliwki troszeczkę przysiadł, to znaczy no tutaj się pojawiły wrzuty także z rosyjskich źródeł, że atak był przedwczesny, źle skoordynowany, były duże straty, jednostki nie były na to gotowe ani zaopatrzeniowo, ani organizacyjnie. Jak wspominałem w zeszłotygodniowym podsumowaniu, sama Pawliwka nie upadnie, dopóki nie upadnie Wuhłedar. Wuhłedar góruje nad terenem Pawliwki topograficznie, więc Ukraińcy mogą się z niego wycofywać, żeby zmniejszać swoje straty od ognia artyleryjskiego i później do niego wracać. No na ten moment jest potwierdzona obecność wojsk rosyjskich na południowych i południowo-wschodnich rogatkach miasta, ale nic się jakby w samym mieście nie zmieniło. Spełniają się też nasze przewidywania z zeszłego tygodnia, że aby osiągnąć jakikolwiek sukces w tym rejonie, rosyjskie wojska muszą albo spróbować bardziej na zachód, bądź bardziej na wschód od tego rejonu. No i niestety są tego wyraźne sygnały, ponieważ Mikilskie na wschód od Pawliwki zostało zajęte przez Rosjan, co teoretycznie daje drugą oś bardziej od wschodu do ataku na Wuhłedar z jednoczesnym atakiem od Pawliwki. Ponadto całkowicie na wschodzie tego występu, czyli Nową Michajówką, to jest miasto na wschód od Konstantyniwki, Rosjanie przypuścili dość mocny atak. To są tereny zurbanizowane z dobrymi drogami, czyli to jest mniej więcej na środku występu ukraińskiego od Pawliwki do Maryńki. Także no, widać, że kontynuowane ataki także na Maryńkę, plus te dwa dodatkowe kierunki. Tutaj, tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, głównym celem Rosjan jest odepchnięcie Ukraińców od miejscowości Stepne. Tutaj starają się polepszyć sytuację logistyczną całego południowego zgrupowania swoich wojsk. Tylko że też trzeba pamiętać, że im mniej wojsk na odcinku południowym będzie wymagało zaopatrzenia, tym mniej po prostu będzie trzeba go zorganizować. Widać skutki przeniesienia części wojsk rosyjskich z odcinka południowego, jakby w środkowej części frontu donieckiego. Dosłownie dzień po naszym ostatnim podsumowaniu tygodniowym pojawiły się potwierdzenia geotagowane, że wieś Opytne na południowy zachód od Awdiwki została zajęta przez Rosjan. No tu jest bardzo interesujące po prostu miejsce w tym rejonie, ponieważ linia obrony ukraińskiej opierała się na cieku wodnym, który tak naprawdę od Kaliwki przez Pierwomajskie, Wodiany przechodził do Opytnego aż pod Spartak w rejonie Doniecka. Rosjanie przekroczyli ten ciek wodny. Także mają teraz dostęp jakby do pól na południowy zachód od Awdiwki. Jest to pewne zagrożenie dla samej Awdiwki. Na pewno w czasie aktualnej pogody. Temperatura waha się poniżej zera, w czasie dnia jest plusowa. Jest praktycznie od południa na północ są opady deszczu, opady śniegu, opady deszczu ze śniegiem, także działania wojsk zmechanizowanych bądź pancernych są wybitnie okrojone poza głównymi szlakami komunikacyjnymi i drogami. I to jakby samo Opytne tutaj może troszeczkę zmieniać sytuację na samym froncie, jednakże Ukraińcy dobrze o tym wiedzą i są na to, podejrzewam, przygotowani, bo także dochodzą do nas wieści o wzmacnianiu samej Awdiwki posiłkami ukraińskimi. Sam północny rejon Awdiwki, tutaj się sytuacja za bardzo nie zmieniła, to tak naprawdę walka o drogę H20 i jej przecięcie z jakimś tam północnym obejściem Awdiwki trwa tak naprawdę od 2-3 miesięcy. Tutaj sytuacja jest bardzo statyczna, co nie znaczy, że oczywiście codzienne walki się nie odbywają. Przechodząc dalej na północ, czyli północny odcinek frontu donieckiego, tutaj rejon Bachmutu, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, kontratak, który był wykonany no już dzisiaj, na dzisiejszy moment, 3 tygodnie temu przez Ukraińców, no został zredukowany przez Rosjan, czyli wrócili jakby na pozycję sprzed kontrataku. Tutaj co najśmieszniejsze, największa zmiana w tym tygodniu była na południu od Bachmutu, to znaczy zostały uruchomione rezerwy przerzucone z innych frontów. Rosjanie kontynuują ciśnienie na całej linii styczności, ale do tej pory nie widzieliśmy większej aktywności na przykład pod miastem Majorsk, co się właśnie wydarzyło w tym tygodniu, czyli bardziej na południu od Bachmutu. Kurdamiwka, Kyszliwka. Na ten moment Opytne, które jest na południu od Bachmutu, tutaj niestety kolejny raz powtórzone Opytne, bo nie wiem czemu, ale Ukraińcy lubią w swoim kraju nazywać wsie bardzo podobnie. Także to jest Opytne nie w rejonie Awdiwki, tylko Opytne w rejonie Bachmutu. Na ten moment nie zostało potwierdzone jego zdobycie, jednakże no, są duże ruchy wojsk rosyjskich bardziej na południe od Bachmutu. Czy to będzie sukcesem? No na ten moment nie widzę w tym rejonie większego przełamania rosyjskiego. Ta linia tutaj terenowa no jest jakby, to są wąwozy. Przed jakby linią delikatnych wzgórz, powiedzmy, w rejonie południowego Bachmutu, później jest tam Niecka Doliny i później jest najprawdopodobniej kolejna linia ukraińskich okopów i pozycji wzmocnionych po prostu przed Konstantynówką i tak dalej. Także moim osobistym zdaniem to jest po prostu kolejny element wywierania ciśnienia na tym odcinku przez Rosjan poprzez wprowadzone nowe siły przerzucone z innych rejonów, właśnie z południowego najprawdopodobniej, żeby wiązać więcej rezerw ukraińskich i zmusić je do reagowania w danym rejonie. Przechodząc dalej, tutaj może największy sukces rosyjski jest bachmuckim. To jest potwierdzone przecięcie drogi Bachmut-Lysyczań w tym rejonie, czyli droga T1302. To jest rejon Nowej Kaminki, północne, wschodnie rogatki bachmuckiego, czyli walki tu trwają dom o dom, także postępy nie są duże, no ale jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jednak ta droga została przecięta. Idąc dalej na północ, Spirne, Biłohoriwka. Tutaj były ataki rosyjskie pod Biłohorywkę, żeby odciążyć południe Kreminnej. Ukraińcy tutaj starali się po prostu kontynuować buszowanie przez Brud w Biłohorywce, przez Doniec Siewierski, przerzucać część jednostek i buszować przez lasy w tym rejonie, naciskając na Rosjan na południe od Kreminnej. Także wszystkie te działania rosyjskie w tym rejonie były po prostu odciążeniowe na południe Kreminnej. Także przechodząc teraz właśnie płynnie na odcinek słobożański, idąc od południa, tak naprawdę jest dokładnie kontynuacja tego, co w zeszłym tygodniu podsumowywaliśmy. To znaczy Rosjanie są okopani na linii wzgórz za drogą P66, Ukraińcy mają silne przyczółki na linii rzeki Zierebiec. Linia frontu no, nie jest tutaj stabilna. Ona przechodzi z zachodu na wschód, z wschodu na zachód. Żadna ze stron nie osiągnęła większej inicjatywy i Ukraińcy po prostu cisną na całej długości frontu. Tak Rosjanie cisną powiedzmy na całej długości frontu pod Bachmutem czy Awdiwką, licząc na lokalne przełamanie, w którym mogą wejść rezerwy. Ja się pokuszę tutaj o teorię, że Ukraińcy wygrali walkę o inicjatywę w lecie i posiadali inicjatywę zarówno operacyjną, jak i strategiczną praktycznie do tego momentu. W tym tygodniu i tak już opóźniony jakby nadejście jesiennych morza błota no zostało potwierdzone. Pogoda wyraźnie będzie teraz stopowała większe ruchy jednostek zmechanizowanych czy pancernych. Nastąpi najprawdopodobniej walka o inicjatywę w zimie. Ukraińcy będą w dalszym ciągu uderzać w logistykę rosyjską, czy to na odcinku południowym, czy to na odcinku donieckim, a Rosjanie będą próbowali odzyskać inicjatywę w zimie poprzez przerzucenie uwolnionych jednostek z południa plus zaludnienie jednostek z dużymi stratami przeszkolonymi mobilkami. I na to liczą po prostu Rosjanie, że dopóki zima i mróz nie zetnie czarnoziemu, po prostu trzeba jak najszybciej wyszkolić, zaludnić jednostki, aby zwiększyć wartość bojową, co skłania do tezy, że w zimie zobaczymy kolejny odcinek walki o inicjatywę. Na tym chciałbym zakończyć podsumowanie dzisiejszego tygodnia. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszamy na naszego newsowego Discorda, jak i do subskrypcji kanału.